Cześć, to Ernest. W tym filmiku ponownie podsumuję dla was fabułę sezonu 4 oraz przekażę wam teorię o tym, co tu tak naprawdę się dzieje. Motywem przewodnim sezonu 4 są superbohaterowie, złoczyńcy i jeden wielki film. I możliwe, że to wszystko jest jeszcze bardziej pokręcone, niż myśleliśmy na początku. Wszystkie hity ekranu, które otrzymujemy za wykonanie wszystkich wyzwań tygodni, zdradzają nam różne sekrety o procesie tworzenia filmu i wydarzeniach wewnątrz świata Fortnite. Spójrzmy na wszystkie, które na ten moment znamy po kolei. Ekran wczytywania za pierwszy tydzień mówi nam: cisza na planie, monstrum mokrych moczarów, scena 23, ujęcie 31, notatki reżysera, już miał ją pocałować, gdy nagle cały świat poszedł w diabli. To była pierwsza wskazówka na to, że ten sezon będzie inny niż reszta. Nie będą to już tylko skiny, superbohaterowie i tak dalej, ale ukryty plan filmowy z fabułą. Prawie każdy ekran ładowania z hitu ekranu posiada jakieś ujęcie planu filmowego lub notatki reżysera. W tym najważniejszym elementem jest tło, a mianowicie uderzenie meteoru w więzienie, czyli miejsce, w którym był przytrzymywany Omega. Jeśli spojrzymy na drugi ekran ładowania, to wyczytamy: nareszcie wolny, odzyskam utraconą moc, skrzyknę sojuszników i dopełnię zemsty. Wygląda na to, że podczas tworzenia filmu narodził się nowy wątek w świecie Fortnite. Nie wiadomo jednak, czy miał on być częścią filmu, czy nie. Jest to trochę poplątane, za chwilę dowiecie się dlaczego. Do tego momentu dowiedzieliśmy się, że pewien film jest w etapie tworzenia oraz że pojawił się nowy wątek z Omega uciekającym z więzienia, dzięki wykorzystanej szansy danej przez uderzenie meteorytu. Przechodząc do ekranu ładowania numer 3, wchodzimy w motyw superbohaterów. Widzimy na nim Karbida i innych superbohaterów rozmawiających przy hologramie mapy i wyznaczonej pozycji Omegi. Tytuł to nadciągające zagrożenie, a opis: nasi bohaterowie po raz kolejny muszą się zjednoczyć i odpowiedzieć na wezwanie. To idealnie pasuje do drugiego ekranu ładowania, w którym to widzimy nadciągające zagrożenie, czyli Omegę, wykradającego się z więzienia. Cała sprawa robi się coraz bardziej myląca, ponieważ na początku miał to być po prostu plan filmowy, że reżyser filmu po prostu skorzystał z rzeczywistych wydarzeń ze świata Fortnite. Dalej. Czwarty ekran ładowania przedstawia Omegę, który będzie wzrastać w moc, będzie niszczyć i będzie panować. Znajduje się on w bazie przy Budnym Brzegu. Po udanej ucieczce Omega zbudował swoją armię, aby prawdopodobnie zemścić się na superbohaterach, którzy go zamknęli w więzieniu. Nic dodać, nic ująć. Przejdźmy do kolejnego ekranu wczytywania. Piąty przedstawia jedno wielkie starcie pomiędzy Karbidem i Omegą. Dobra za złem. Z pytaniem, kto zwycięży? Widzimy na nim różne zniszczenia, pojedynki i postacie. Ma to sens, kiedy przypomnimy sobie poprzedni ekran ładowania, na którym to Omega zebrał swoją armię do ostatecznego starcia. Jeżeli przejdziemy do szóstego ekranu wczytywania, to możemy wyczytać: co za szalone ujęcie. Spadające meteory na pewno znacznie zwiększą wartość całej sceny. Z dopiskiem: na szczęście udało nam się przeżyć. I tym sposobem wątek poszerza się jeszcze bardziej i powraca do planu filmowego, a równolegle powiększa się nasza dezorientacja. Wygląda na to, że chcą oni stworzyć film, ale w tym samym czasie dzieje się coś poważnego i wykorzystują to do wartości ich produkcji, aby ulepszyć jakość filmu. Fabuła cały czas skacze pomiędzy filmem a motywem superbohaterów. Jak widzimy na tym ekranie ładowania, ci dobrzy, jak i źli, zdają się miło wspólnie spędzać czas przy herbacie i rozmowie na planie filmowym, przed bazą Omegi. Dzięki tym sześciom ekranom wczytywania wiemy, że pewien film jest na etapie tworzenia, ale w tym samym czasie dzieje się coś niesamowitego i po prostu z tego korzystają. Istnieją tony spekulacji co do hitu ekranu i co przyniesie nam siódmy tydzień. Myślę, że za te kilka dni do gry wejdzie kompletnie nowa postać, a może informacje na temat osoby, która za tym wszystkim stoi, albo wyjaśnienie całej fabuły tego sezonu. Możliwe też, że ujrzymy cały animowany film z udziałem superbohaterów, złoczyńców i wydarzeń ze świata Fortnite. Nie zapomnijmy jeszcze o meteorycie w wypasionej wyrwie, w której to też może się ukrywać jakaś tajemnicza na ten moment postać. Na mapie są rozłożone plakaty Omegi i Karbida, czyli główne postaci nadchodzącego filmu. W tym samym czasie na mapie zachodzą przeróżne zmiany i pewna organizacja aktywnie zajmuje się tą sprawą, na co wskazują czarne samochody oraz centrum badawcze. To wszystko zdaje się potwierdzić tę teorię, że sezon 4 to plan filmowy. Ale tym samym wydarzenia takie jak uderzenie meteorytu nie były częścią tego filmu, za to reżyser korzysta z wydarzeń wokół niego, na co może wskazywać kompletne zaskoczenie na planie filmowym z pierwszego ekranu ładowania, jak i jego notatki do pewnych scen. Jest jeszcze jedna teoria. Omega, Karbid i reszta postaci to prawdziwe osoby ze świata Fortnite, a reżyser filmu postanowił stworzyć nowy film oparty na tych wydarzeniach. Dotychczas mówiłem, że wszystkie te postacie tak naprawdę aktorzy. Jeśli spojrzymy na zwiastun sezonu 4, to pod koniec widzimy, jak Karbid i jego zespół zbliżają się do meteorytu w wypasionej wyrwie. Nie wiemy jednak, co tak naprawdę się w nim znajduje, ale wiemy, że jest punktem dużego zainteresowania, ponieważ wybudowano wokół niego centrum badawcze. Do tego ktoś stara się wydobyć tajemnicze urządzenie w środku tego meteorytu, a używa do tego na pewno nie tanie urządzenia i rozwija się co tydzień. Wokół meteorytu możemy zobaczyć jeszcze mnóstwo tak zwanych skokoskał, które także wydają się być bardzo wartościowe. Jako iż organizacja z podloga Żółtego Koła albo Wintertech stara się je wywieźć,
A do tego jedno z miejsc, w którym to były pojazdy tej organizacji Skoko Skały, zostało prawdopodobnie okradzione. Wygląda na to, że jest to bardzo wartościowy produkt z kosmosu, który może być źródłem ogromnej ilości energii do wykorzystania przy np. rakiecie. I tutaj rozwija się ta teoria, ponieważ przy Butnym Brzegu znajduje się baza z rakietą należącą do Omegi, czego dowiadujemy się z jednego z ekranów wczytywania. Jeśli to byłby tylko film, to na pewno nikt nie wykorzystałby tak ogromnej ilości środków na wybudowanie prawdziwej bazy z ogromną rakietą w środku. A reżyser w tym samym czasie stara się nadążać za rzeczywistymi wydarzeniami, tworząc swój film. Jeśli spojrzymy na ekran ładowania 6 tygodnia, to najprawdopodobniej widzimy na nim nieprawdziwego Omegę, a jedynie aktora w stroju zrobionym na wzór prawdziwego Omegi. To ujęcie zostało sfotografowane w Butnym Brzegu, tuż przed bazą prawdziwego Omegi. Jeśli spojrzymy na drogę, którą kierują się ciężarówki tajnej organizacji z załadowanymi skokoskołami, to możemy wywnioskować, że jadą w kierunku Budnego Brzegu, a dokładniej bazy Omegi. Wygląda na to, że skokoskoły mogą być ostatnią rzeczą, którą potrzebuje Omega do opanowania świata w Fortnite. Dzięki nim mógłby nie tylko zasilić swoją rakietę, ale także wykorzystać skokoskoły do nabycia nadludzkich sił skoku dla niego i jego armii. Tak jak mogą to zrobić zwykli gracze po użyciu właśnie skokoskał. I to tyle. W komentarzach napiszcie swoje przemyślenia na ten temat, a przypnę wam serduszka. Na koniec odsyłam was na kanał Happy Power, na którym to poznałem tą teorię. Link do jego kanału jest w opisie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia!